Pan chyba chce skakać. Niedaleko. Tak, jest ja na ciebie. Jeszcze troszkę. To jest takie deprymujące, jak oni już kończą, a ja zaczynam. Nie. Numer 123 właśnie ukończył dzisiejszy bieg. Na trasie pozostało około 10 uczestników. Czekamy na pana Adama, by oficjalnie zakończy dzisiejszy bieg. I zaraz po tym kilka minut i rozpoczniemy dekorację zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zawodnika z numerem 124. Gratulujemy. Zapraszamy po medal, po butelkę wody. Maciek, idziesz na okno zmienić koszulkę? Numer 10 oraz numer 46. Adam, ale witamy zawodników. Jeszcze trójka na trasie.
tymczasem widzimy jednego zawodniczek numer 120, to światło mnie uśledziło z kamieniem. Także jeszcze dwójka. Tu jest pan Adam. I mamy wszystkich. Całej biegającej na dziedzinie zamku. Gratulujemy. Numer 149. Dla zawodników, którzy właśnie w tej chwili biegli na dziedzinie zamku, oficjalnie kończą 7. edycję nocnego biegu świętojańskiego. Jest pan Adam, czyli wiemy, że już wszyscy bezpiecznie przekroczyli linię mety. Teraz, moi drodzy, proszę o kilka minut cierpliwości i zaraz rozpoczniemy dekorację zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Fajnie mi się to gdzieś przywodzenie. Dzięki za oświetlenie trasy. Zmęczony? Zadowolony. Fajnie, że dobiegła, że się nie zadaliła. Służby ratownicze bardzo mnie poprosiły, żebyśmy podziękowali wszystkim uczestnikom za to, że mieli bardzo mało pracy. A my podziękujemy służbom ratowniczym za to, że nad nami czuwały. Jakby coś się działo, na pewno by skutecznie pomogli, ale na szczęście takiej sytuacji nie było. Także jeszcze raz wielkie brawa dla oleśnickich służb ratowniczych. Dekoracje zwycięstw. Rozpoczynamy od kategorii Open Mężczyzn. Musiałem uzgodnić z organizatorem, także przepraszam. Miejsce trzecie. Reprezentant drużyny Somapol Sławomir Wróblewski. Zapraszamy na podium. Miejsce drugie. Reprezentant Oleśnicy, zwycięzca edycji 2019 roku, Robert Pontus. A zwycięzcą 7. edycji nocnego biegu świętojańskiego pod egidą klubu biegacza Szerszeń Oleśnica został mieszkaniec z naszego miasta Dawid Smola. Nagrody wręcza prezes klubu biegacza Szerszeń Oleśnica, pan Łukasz Zimniak. A pomaga mi Monika Piotrowska. Chwila dla fotoreporterów. Przypominam, miejsce trzecie Sławomir Wróblewski, miejsce drugie Robert Pontus, a zwycięzcą został Dawid Smolak. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo i gratulujemy. Kategoria Open Kobiet. Miejsce trzecie Grażyna Domagała. Miejsce drugie reprezentantka klubu Aktywno Strzeszów Daria Zborowska. A zwycięzczynią została mieszkanka naszego pięknego miasta Kinga Handry. Pan prezes nie nadąża z nagrodą. Gratulujemy i dziękujemy paniom bardzo.